Przed rozpoczęciem turnieju Szybki Bonus, czyli co dostałem sobie za Tytana i co dostanę za mitycznego Tytana. Tutaj standardowo śmieci. Co mamy za najlepszy atak? Oczywiście mieszczę się wszędzie w 1%. I jak zwykle mamy szrot, wielki szrot. Ale jak wiadomo, gra się ten turniej, znaczy to mitycznego Tytana, nie dla nagród, tylko dla, jak mówią, prestiżu. No, rewelacyjne nagrody. Eliksiru niewidzialności chyba nigdy nie użyłem w życiu. Super. Co za ranking sojuszu? Może tutaj czeka na mnie coś wspaniałego. No niestety, więc można grać ze spokojem turniej. Ok, gram z auta, mokry jak szczur, bo później już nie będzie czasu na to granie. Spadłem na C, ale z tego co widzę, to rano miałem B albo nawet A. Teraz się to trochę pochrzaniło. Szczerze powiedziawszy, jest tak gorąco w tym aucie przy zamkniętych drzwiach, a zamknąłem drzwi, żeby nie było słychać tego harmideru samochodów, że wcale bym się nie zdziwił, jeśli... Znaczy, nie zmartwiłbym się, gdybym przegrał i odpadł z tego turnieju. Ok, czy to mi da już naładowaną mi Liksiu? Nie, ale to już mi powinno ją dać. Więc sobie wyciszymy tutaj tego Wukonga, bo ja się boję, że on mnie może wykończyć. Niestety rekin nie może generować many i to jest trochę problem. Ale chyba się udało wygrać. Ok, tutaj nie wiem, czy Scarlet nie podpala. Ale z tego co kojarzę, to Dawn powinna mnie z tego palenia czyścić. O ile oczywiście uda mi się ją załadować. No niewiele zabrakło, żeby się jej pozbyć. Oczywiście Rigard, Kirill są tutaj totalnie niegroźni. Gulimburski o tyle jest tutaj groźny, że on może mnie mocno uderzyć z tego wybuchu swojego, który jest po chyba 4 turach. Dlatego będę chciał tą prawą stronę wybić, bo ona jest dużo dla mnie groźniejsza. Niestety poszło odbicie, ale to nie szkodzi, bo w Liksiu, której i tak już nie naładuję. O, a jednak ją naładowałem. To jest koniec.
Jest naprawdę jest gorąco dzisiaj. Dosyć słabe defy dzisiaj trafiam, bo Cyprian, gdyby był w kostiumie kreskówkowym, to bym na pewno miał z nim dużo większe problemy. Znaczy nie mówię, że z tym nie będę miał problemów, bo może się tak zdarzyć, że będę miał. Usilnie chcą mi dać diament, ale nie w tym kolorze, co ja bym chciał. Ale wezmę go z tego względu, że no właśnie, wyczyszczę trochę planszę. Udało się trochę tych kontrataków ściągnąć. Klasa druida jest świetna na tym trybie, trzeba przyznać. Może dlatego wystawię tego Cypriana. Ok, teraz mi karty na pewno giną. Jejku. Dobra, spróbujmy zagrać w ten sposób. No i jest kaszana. Tu jest przegrana, niestety. Ale spróbuję coś jeszcze ściągnąć. Wykończył mnie ten kontratak. Niestety, niestety porażka. Zostały jeszcze dwa ataki, jedno życie i znowu ten sam Cyprian. Zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Na razie jako tako. Mam takie fajne combo, które zrobiłem, ale nie wiem, czy nie odpalę tego kolana. Ok, udało się go nie odpalić. I muszę zrobić wszystko, żeby wybić tą stronę. Bo lewa strona mnie... O Jezus, czyszczenie. Dobra, zobaczymy, czy miniony od dołu mi uratują życie. Naprawdę brakuje mi jednego klocka niebieskiego do szczęścia. Okej, udało się to wygrać.
Teraz miniony go wybiją. Jeden atak jeszcze. Jest mieliki, więc tym razem już wezmę sobie tutaj tego gormka. No i zobaczymy. Strasznie gra klatkuje. Chyba już jest przegrzana, tak samo jak ja w tym samochodzie. Także świetny atak to będzie na pewno do oglądania. Jak i do grania oczywiście. A nie wiem, czy po prostu nie będzie lepiej, jak ucieknę z tego ataku. I tak klocki są tak daremne, że raczej tego nie ugram. No masakra. Nie ma jak przegrzany telefon. No nie, no nie mam nad czerwonych, nie mam co składać. Mam całe pojedyncze ruchy. U nich już nad flanka odpala, ja mam karty naładowane w 3/4 i są już martwe tak naprawdę. Grając tak, że składam sobie jedno złożenie na ruch, to jest najgorsze, co może być. No już odpalali ksiu. Daję sobie ostatnie jeszcze dwa ruchy szansy. Dobra, tu już niestety nie ma, nic nie gram. Także kończę turniej w środę. Nie wykupuje się, rzecz jasna, obrona po prostu tego nie gwarantuje mi punktu, więc nie ma sensu się wykupywać. Postaram się, jeśli będę miał czas, jutro coś nakręcić, jakiegoś samouczka, może o tych oddziałach, o których już dawno wspominałem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.